Dzień dobry. Kiedy słyszymy nazwisko Stanisław Ignacy Witkiewicz, albo po prostu Witkacy, pewnie od razu stają nam przed oczami jego portrety, jego znakomite obrazy. Być może ktoś pomyśli o jego powieściach albo rozprawach filozoficznych, a niejako na marginesie tej twórczości pozostają rysunki tworzone ołówkiem. I dzisiaj właśnie o tych ołówkowych rysunkach chciałbym opowiedzieć. Dzień dobry, nazywam się Paweł Bień i mam przyjemność zaprosić na mój kolejny podcast Witkacy, artysta niepokorny. W 1919 roku w swojej rozprawie Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia Witkacy pisał tak. Dobry rysunek jest wtedy, kiedy artysta, który go tworzył, jest zadowolony i ma czyste sumienie. Definicja ta musi oburzyć oczywiście znawców sztuki, tem niemniej jest ona jedyną prawdziwą. Każdy artysta musi dobrze rysować, to znaczy musi umieć zrobić to, co chce, a nie to, co mu przypadkiem samo wyjdzie. No i myślę, że poznanie tej definicji w kontekście ołówkowych rysunków Witkacego jest szczególnie ważne. Nie będą to rysunki realistyczne, nie będą to rysunki naturalistyczne, będą to rysunki, w których Witkacy zrobił to, co chciał i chyba miał czyste sumienie, więc według jego definicji możemy je uznać za rysunki dobre. Rozpoczynamy od aktu, który ołówkiem narysował Witkacy na wyrwanej z notesu karteczce w roku 1922. Widzimy tutaj bardzo mocno zdeformowane fragmenty ciała. Ciała najprawdopodobniej kobiecego, dlatego że mamy tutaj taką delikatną stópkę, która zresztą będzie bardzo charakterystyczna nie tylko dla prac Brunona Schulza, ale także dla prac Witkacego. Wtedy, w roku 1922, krótko po powrocie z Rosji, Witkacy jeszcze ma w sobie trochę z tej młodopolskiej walki płci i ta postać femme fatale będzie u niego bardzo mocno wtedy jeszcze obecna. Niezwykła jest linia, którą tworzy tę pracę, więc jest to linia czasami organicznie miękka, czasami nagle tężejąca, stająca się twarda. Temu wszystkiemu towarzyszy bardzo charakterystyczne cieniowanie. I widzimy, że te wszystkie formistyczne eksperymenty, które będą tworzone podczas I wojny światowej, na krótko po jej zakończeniu, po odzyskaniu niepodległości, tworzą tutaj znakomitą kompozycję, która jeszcze ma pewne elementy mogące się kojarzyć z realnym światem, ale miejscami już zaczyna przedstawiać formy fantastyczne, więc jest to stworzenie świata na własnych zasadach, zgodnie z tym, co artysta chciał, potęgujące demonizm tej walki płci. Co ciekawe, podobną pracę możemy znaleźć u Leona Chwistka, przyjaciela Witkacego, człowieka, który łączył w sobie rozmaite talenty, bo Chwistek był i filozofem, i malarzem, i logikiem, i matematykiem. Zresztą pomagał też Witkacemu w formowaniu teorii formizmu. Formizmu, który zakładał, że sztuka może czerpać z różnych źródeł, ale najważniejsza będzie forma. Forma wypowiedziana w sposób indywidualny. No i doskonale widać to w rysunku Leona Chwistka pod tytułem Leda i Łabędź z roku 1919, gdzie ciało również podlega deformacji, tym razem wykorzystując różne odcinki łuku. Podobne metody stosował w tym czasie także Pronaszko. U Witkacego linia ma charakter ciągły, jest jednym doskonale opływającym tę formę konturem. U Chwistka będzie skompilowanymi odcinkami, które razem będą tworzyły tę całość. Z Leonem Chwistkiem drogi Witkacego w pewnym momencie się rozejdą, szczególnie po ukazaniu jednego z najważniejszych dzieł Chwistka, czyli Wielości rzeczywistości w sztuce. Witkacy nie do końca się z tym zgadzał, więc było to wielkie pole do dyskusji między dwoma panami. Witkacy nadal malował i rysował. 1 listopada roku 1922 powstaje kolejny rysunek Witkacego, równie tajemniczy jak pierwszy, a może nawet trochę bardziej, dlatego że podpisany jest Busignat na Cimborazzo. Jak możemy rozumieć ten tytuł? No, najprawdopodobniej jest to jakaś wizja Witkacego, która być może miała być szkicem do jakiegoś dramatu, być może jest jakimś niezrealizowanym pomysłem, a może po prostu jest rodzajem słownej zabawy, która towarzyszy temu rysunkowi. To, co niezwykłe, to sposób ujmowania pejzażu, który tutaj widzimy. Jakieś masywy skalne nachodzące na siebie, tworzące taką bardzo zgeometryzowaną przestrzeń za tą tytułową postacią.
Co ciekawe, bardzo często tego typu pejzaż będzie się pojawiał u Witkacego także w malarstwie. I tutaj na moment spójrzmy na fantazję, zwaną też bajką, która powstaje techniką olejną na płótnie w roku 1922, a więc w dokładnie tym samym czasie. I patrząc na krajobraz, który mamy tutaj, również dostrzegamy naturę uformowaną w sposób bardzo tajemniczy, czasami jakby antropomorfizowany, czasami ona przypomina człowieka, czasami te skały wyglądają jak jakieś wielkie płaszczki, ale mają w sobie coś, co było obecne już na tamtym rysunku. Znawczyni twórczości Witkacego Anna Żakiewicz napisała: te zaskakujące zbieżności wizji malarskiej i teatralnej demonstrują mechanizm myślenia artysty. Najpierw jako malarz Witkacy wyobrażał sobie daną scenę, malował ją, a następnie opisywał i dopisywał do niej jakby ciąg dalszy, ożywiając istniejące już, bo namalowane postaci. Tak też było w przypadku tej sceny, którą dzisiaj nazywamy fantazją lub bajką. Badacze doszukują się tutaj niektórych postaci z dramatów Witkacego, więc to połączenie jego twórczości dramaturgicznej czy też prozatorskiej z malarstwem albo rysunkiem było bardzo, bardzo silne. No i w roku 1925 dochodzi do bardzo ważnego przełomu. Witkacy maluje swój autoportret Ostatni papieros z Kazańca, po którym bierze rozbrat z malarstwem, a zajmuje się już wyłącznie tylko swoją firmą portretową, jednoosobowa firma portretowa S. i Witkiewicz. Sam będzie nazywał siebie portretową prostytutką. No, myślę, że jest w tym trochę egzaltacji i przesady, ale rzeczywiście od teraz Witkacy będzie skupiał się przede wszystkim na sztuce dającej mu zarobek. I wtedy rysunki ołówkiem przejmą na siebie tę funkcję dzieł, które będą dawały mu absolutną swobodę twórczą. Wspomniana już Anna Żakiewicz powie także, że rysunki są w większym jeszcze stopniu niż portrety specyficznym notatnikiem artysty, zapisem pomysłów plastycznych i literackich oraz przemyśleń natury ogólnej na pograniczu wszystkich uprawianych przezeń dyscyplin malarstwa, literatury, dramatu, a nawet filozofii. Niepokoje egzystencjalne i artystyczne, skojarzenia literackie, przemyślenia filozoficzne, a nawet obsesje erotyczne znalazły wyraz w wielu przemyślnie, a zarazem lekko skomponowanych scenkach, cieszących się wymyślną formą, błyskotliwą zawartością intelektualną, a także absurdalnym dowcipem. Patrząc na rysunki Witkacego, trudno podsumować to lepiej. Dlatego też zobaczmy krajobraz fantastyczny z 12 stycznia roku 1923. Wraz z początkiem roku 23 Witkacy tworzy tę niezwykłą ołówkową pracę. Widzimy tutaj fragmenty pagórków, na których rozciąga się taki bardzo ascetyczny pejzaż. Zresztą mamy też postać modlącego się na kolanach człowieka. Być może jest to jakieś nawiązanie do bardzo popularnych u Witkacego w tym czasie kuszeń świętego Antoniego. Mamy linię horyzontu, dalekie morze. To z kolei mogłoby być jakimś echem wyprawy, którą Witkacy na początku I wojny światowej odbył. No i wreszcie te niezwykłe formy skał, które znów przybierają tutaj jakieś dziwnie antropomorficzne formy. Sam Witkacy w roku 1927 w powieści Nienasycenie pisał o pejzażu tak: natura dyszała łagodnym, zamierającym ciepłem i dnie błękitne, wsparte na lotnych żaglach białych obłoków pędzących na wschód, przelatywały jak płatki kwiatów obrywanych łagodnym podmuchem. Coś mniej więcej takiego w przybliżeniu. Dość tych przeklętych pejzażowych nastrojów, tak zaplugawiających naszą literaturę. Nie można z tła robić istoty rzeczy i przy pomocy sentymentalnych widoczków wymigiwać się od zawiłej psychologii. No więc Witkacy od zawiłej psychologii na pewno się nie wymigiwał. Tym bardziej, że już 26 stycznia roku 1923 rysuje ołówkiem na kartce zimę. No i patrząc dzisiaj na zimę, myślę, że niejednemu skojarzy się ona z Guerniką Picassa. Mamy tutaj mnóstwo postaci szczepionych ze sobą w jakimś niezwykłym, takim pulsującym rytmie. Tak naprawdę nie wiemy już, gdzie jedno ciało się zaczyna, gdzie drugie się kończy, które postaci są tłem, a które oddają już kolejną postać. Mnóstwo
mnóstwo tutaj kresek nerwowych, linia zatraca tę swoją początkową miękkość, więc mamy do czynienia z pracą o wiele bardziej ekspresyjną, pokazującą jakiś tumult, wielki tłum, no a Witkacy przeciwko tłumowi protestował, zawsze stawiał na indywidualność. Czy tego dotyczy Zima, to oczywiście już pozostanie zagadką. Ale niecałe 3 miesiące później, bo już 10 kwietnia roku 23, Witkacy narysuje chimerę, która bardzo różnić się będzie w charakterze od Zimy, dlatego że tutaj znowu widzimy powrót tych bardzo miękkich, niemalże secesyjnych jeszcze linii. Tutaj wszystko będzie powoli przepływało, przelewało się w siebie, więc zarówno wszystkie te oznaki zmysłowości, dopatrzą się tutaj Państwo na pewno kobiecych piersi, kobiecego łona, czyli te wszystkie obsesje erotyczne Witkacego skumulowane w tym rysunku będą miały formy o wiele bardziej miękkie i subtelne niż w przypadku Zimy. No i wreszcie przechodzimy do pracy o 2 dni starszej, dlatego że jest to kompozycja symboliczna z 8 kwietnia roku 1923, w której znów pejzaż ożywa, ale pojawia się niezwykła adnotacja. Jedna, druga, NP plus P. Często na portretach Witkacego znajdujemy te tajemnicze litery, one nie są przypadkowe. Tutaj skrót NP oznacza nie paliłem, czyli przez pół dnia Witkacy nie palił, no ale później jednak zapalił, więc mimo swoich usilnych starań nie dotrzymał do końca tej papierosowej abstynencji. Mamy w kolekcji Muzeum Narodowego także kompozycję z leżącą postacią, która pochodzi z roku 1928. Tutaj znajdą Państwo adnotację NP3, co oznacza, że przez 3 dni Witkacy nie palił papierosów, zanim przystąpił do opracowywania tego rysunku. To, co niezwykłe tutaj, to umieszczona diagonalnie między lewą dolną a prawą górną krawędzią ta tytułowa postać leżąca, która kadrowana jest od nóg, trochę tak jak u Jacka Malczewskiego mamy śmierć Elenai, ale także jak u Mantegni, renesansowego mistrza Martwy Chrystus. Czasami zdarzają się też kompozycje o wiele bardziej pobieżne i tak z marca roku 1928 mamy kompozycję ze statkiem. Być może powstała tego samego dnia, bo również na niej znajduje się informacja NP3, a być może w zupełnie innych okolicznościach. Mamy tutaj potwora morskiego o bardzo rozkosznym wyrazie twarzy, wąsiku przyciętym pod nosem, który ma zresztą ślicznie zawiązaną muchę albo jakiś wiatraczek pod szyją, a w tle płynie ku niemu statek. Jest sporo takiej dziecięcej naiwności w tym rysunku, ale niejednokrotnie one powstawały w okolicznościach towarzyskich. Niejednokrotnie one służyły ubarwianiu jakichś witkacowskich opowieści lub po prostu w momencie, kiedy mistrz się nudził, mógł sobie coś narysować. Więc są to formy bardzo lekkie, pozbawione często jakiegoś bagażu głębszych przemyśleń. Ale są też kompozycje opatrzone wspaniałymi literackimi tytułami i tutaj, proszę Państwa, 6 lipca roku 1930 Witkacy, który nie pił przez 2 miesiące, bo mamy sygnaturę NP 2 miesiące, nie palił od 3 godzin, ale wypił sobie kawę, dlatego że mamy napisane NP3H plus KOF, czyli kofeina, tworzy rysunek znów pokazujący potwory, znów ten dukt ołówka będzie tutaj krążył w sposób bardzo szalony, a Witkacy podpisuje ten rysunek, zaczynająca się orgia morskich snobów. Czy morskie snoby zaczynające swoją orgię przemówią do Państwa wyobraźni? Mam nadzieję, że tak, bo jest to jeden z ciekawszych rysunków, a na pewno jeden z zabawniejszych, który mamy. Podobny typ deformacji, który znajdujemy w tym rysunku z roku 1930, w przypadku tych długich szyi, które mają te morskie snoby, znajdujemy też w 2 lata starszym portrecie wykonanym dla przyjaciela Michała Choromańskiego. I tam Choromański w tym pastelowym portrecie również jego głowa umieszczona jest na takiej długiej, długiej szyi. Zresztą w latach 30. te rysunki Witkacego nabiorą jakiegoś szczególnego wigoru i z wielką, wielką swadą artysta będzie tworzył kompozycje zaskakujące. Mamy tutaj Święto Wiśni Smażonych. Wspaniały rysunek z 29 lipca roku 1931. Rysowany ołówkiem, ale dodatkowo jeszcze podrysowany czerwoną, wiśniową kredką.
I tutaj możemy zobaczyć parę motywów, które są dla Witkacego bardzo charakterystyczne. Przede wszystkim ułożenie tej głównej postaci, tego bachusa święta wiśni smażonych, znów po diagonali. Nad jego głową rozbłyska gwiazda. Bardzo częsty motyw u Witkacego z tą gwiazdą nad głową jakiejś postaci. No i wreszcie bardzo ciekawy sposób zdeformowania głowy, to znaczy w klęsłej górnej części czaszki. Tego typu deformacja będzie się pojawiała także w innych rysunkach. Tutaj kompozycja symboliczna, niestety nie podpisana w żaden literacki sposób, ale szalenie piękna, niezwykle futurystyczna. Wygląda to dzisiaj jak jakieś spotkanie obcych cywilizacji. Kompozycja z października roku 1933, na której mamy sygnaturę NPNP, czyli Witkacy ani nie pił, ani nie palił, plus jeszcze T plus C, czyli jest to rysunek wykonany pod wpływem kokainy, co mistrz tutaj skrzętnie odnotował. No i wreszcie z tego samego października roku 1933 dialektyka bydlęcej metafizyki, znów fenomenalny tytuł. I proszę zobaczyć, że tutaj akurat ta kreska staje się o wiele bardziej lekka, ale znów możemy dostrzec ten znany nam już motyw wklęsłej górnej części czaszki twarzy, która jakby rozciąga się w bardzo dziwny sposób. Ciekawe jest też to, że Witkacy tutaj oprócz tego, że zaznaczył, że nie pił i nie palił, że także tworzył ten rysunek pod wpływem kokainy, więc nie tylko jego słynne portrety powstawały pod wpływem różnych używek, ale także te ołówkowe kompozycje. Ten sam typ wklęsłej czaszki, który widzieliśmy w dialektyce bydlęcej metafizyki, możemy zobaczyć w portrecie Michała Choromańskiego, doskonale już Państwu znanego, portrecie wykonanym węglem, również w roku 1928. Więc jest to typ, który będzie u Witkacego powracał, powróci także, chociaż chronologicznie jest starszy, w portrecie Leona Reynela, to pastel z roku 1926. No więc widzimy tutaj zdecydowanie, że pewne motywy, które pojawiają się w rysunkach ołówkowych, albo wyprzedzają, albo naśladują rozwiązania, którymi Witkacy posługiwał się w tej głównej gałęzi swojej plastycznej działalności po roku 25, czyli właśnie w rysunkowych, pastelowych portretach. Zdarzają się też karteczki wyrywane z zeszytu i tutaj chciałbym pokazać taką kartkę wyrwaną z zeszytu w linie, na której w marcu 1934 roku Witkacy narysował ołówkiem śpiew z Żabiałej Maniusi, który zachwycił Boromeusza Hazdralskiego. Bardzo typowy dla Witkacego zabieg nadawania swoim postaciom imion, które były imionami wymyślanymi przez niego, czasami mającymi w jakiś sposób określić tę postać, no ale sama zżabiała Maniusia, która swoim śpiewem zachwyca, no jest naprawdę postacią godną uwagi. Tutaj Witkacy znakomicie łączy ten swój talent do deformowania postaci z tym absurdalnym humorem, który towarzyszył jego pracom. Rysunki Witkacego, które bardzo często są pomijane albo traktowane z przymrużeniem oka, pokazują nam Witkacego w o wiele bardziej swobodnej formie. O ile portrety powstawały na zamówienie, klient mógł je przyjąć lub nie, nie wolno było ich komentować, mając na uwadze zdrowie psychiczne firmy S. i Witkiewicz. O tyle w przypadku rysunków ołówkiem Witkacy miał absolutną swobodę. Znamy z innych kolekcji rysunki, które były przygotowywane specjalnie dla kogoś. Były to osoby z bliskiego otoczenia artysty, natomiast nie były one początkowo obiektem wymiany handlowej. Nie sprzedawano tych rysunków, dlatego że były one po prostu niejako na marginesie tej twórczości. Sam Stanisław Ignacy Witkiewicz w swoich nowych formach w malarstwie i wynikających stąd nieporozumieniach, czyli tej pracy, którą cytowałem na początku, pracy wydanej w Warszawie w roku 1919, konkludował sprawę sztuki tak. Po jakich strasznych bezdrożach musi błądzić artysta, nad jakimi przepaściami się przedzierać, znosząc nieporozumienie, pogardę i śmiech tak zwanych znawców, aby dojść do tego, co nazywamy potem jego własnym stylem i który potem, po zdobyciu przez niego straszliwej twierdzy, gdzie króluje wieczna tajemnica, może swobodnie imitować stado szakali sztuki, błaznów lub sprytnych biznesmenów.
Myślę, że mimo tego, że liczne kopie Witkacego krążą po różnych miejscach, nie da się podrobić talentu mistrza. Przede wszystkim nie da się doścignąć precyzji i wykwintu jego artystycznej ręki, ale także nie da się podrobić jego absurdalnego poczucia humoru. I niech zżabiała Maniusia będzie tego najlepszym przykładem.